Spory skandal w czeskiej profesjonalnej lidze Lola. Organizacja Europe Savior's Club, którą możecie kojarzyć z występów chociażby w drugiej Ultralidze, z dnia na dzień zwolniła cały swój skład dosłownie na moment przed zakończeniem sezonu regularnego. To sytuacja absolutnie bezprecedensowa, bo nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie w świecie profesjonalnego Lola doszło do podobnych zwolnień na taką szeroką skalę, szczególnie. W tak specyficznych okolicznościach. I ci z Was, którzy nie mają Twittera, nie korzystają z tej platformy, może nie są świadomi, jak ogromna burza wywiązała się wczoraj wieczorem w internecie po ogłoszeniu organizacji. I dzisiaj przeprowadzę was przez to wszystko, co dzieje się z Europe Saviors Club. Od postaci kontrowersyjnej właścicielki, poprzez decyzje z wewnątrz, po reakcje społeczności, a także różne podejrzane sytuacje z przeszłości, o wszystkim tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Bo kiedy tylko zobaczyłem, jak duża to jest sprawa i jak duże poruszenie ona wywołuje, poczułem, że obojętnym po prostu być nie mogę. Przeprowadziłem swoje małe dziennikarskie śledztwo i podzielę się dzisiaj z Wami informacjami, które nigdzie jeszcze nie zostały przez nikogo ujawnione. A więc zapraszam na całą prawdę. Od ramię Europe Savers Club. Ja jestem oczywiście Czarny Piotruś, witam Cię kolega albo koleżanko na tym kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, yy, dzwona, zostawienia komentarza, jeżeli podobają Ci się tego typu treści, a my powoli będziemy przechodzili do całej sytuacji. A więc zacznijmy może od podstaw. Czym jest Europe Savers Club? Kto pełni tam konkretne funkcje i co się w ogóle wydarzyło? A więc EUS, bo tak będziemy skrótowo nazywać te organizację. To hiszpańska drużyna esportowa, profesjonalna oczywiście, która powstała w 2019 roku, więc ma już na karku 5 lat działalności. I najważniejszą postacią w tej organizacji jest Anna. Anita Sanchez, do której często będziemy wracać, więc radzę wam, żebyście zapamiętali to imię, ksywkę i nazwisko. Pewnie wielu z was słyszało o różnych organizacjach esportowych, które dokonywały w swojej historii pewnych kontrowersyjnych ruchów, nie tylko kadrowych. No cóż, okazuje się, że Europe Savers Club nie jest wyjęte z tego całego układu i również mają na swoim koncie kilka grzeszków, które sięgają nawet daleko do historii. I żeby zacząć całą tę opowieść o aktualnej dramie, cofniemy się w ogóle do 2019 roku i do o historii, którą przytoczył właściciel Zero Tenacity. City. I teraz wspólnymi siłami przeczytamy sobie tweet od Hime, w którym opowiada o swoich doświadczeniach z Europe Savers Club z początku swojej działalności na scenie sportowej. Jak pisze Hime? Europe Saviors Club, moim zdaniem, to jeden wielki hiszpański kult stworzony przez osobę zwaną Ana Anita Sanchez. Niestety, byłem częścią tego projektu na początku 2019 roku przez dokładnie 4 miesiące i 14 dni. W 2019 roku organizacja składała się z prawie 10 teamów, takich jak EU's Black, White, Purple, Rainbow, Anonymous. Które składały się z młodych, utalentowanych zawodników, którzy próbowali dostać się na esportowy rynek, ale w tamtym czasie agencje nie były tak popularne jak teraz i gracze musieli radzić sobie sami. Były nam obiecywane wypłaty, kontrakty, trenerzy, infrastruktura do rozwoju. Ale na koniec dnia wszyscy, włączając w to mnie, po prostu sfarmili prestiż, reputację. I kilka pomniejszych tytułów dla Anity, która zgarniała wszystkie pieniądze i nic nie oddawała zawodnikom. Wszystko to wyglądało jak piramida finansowa, w której farmiła ona młodych zawodników, którzy nie widzieli dla siebie innych opcji. Próbowałem w tamtym czasie zakwalifikować się z trzeciej do drugiej dywizji Circuito Tormenta 2019 przez ponad trzy miesiące i w końcu. Udało nam się mimo wszelkim przeciwnościom zakwalifikować się na lanowy turniej Dream Cup Spain 2019 przeciwko akademiom z Superligi. W tamtym czasie było to dla mnie ogromnym osiągnięciem. Zapytasz czemu? Otóż dlatego, że graliśmy przeciwko challengerom z 1000 LP, podczas gdy ja miałem zawodników hardstackujących Platynę 1 czy D3. Bez urazy dla moich hiszpańskich braci, w tamtym czasie sam byłem z hardstackowanym Masterem, ale wciąż była to duża różnica doświadczenia i umiejętności. Obiecano nam kontrakty, wypłatę. Płatny transport, jedzenie, czyli cały pakiet startowy, jeżeli zakwalifikujemy się na Lana. I na koniec, po naprawdę fantastycznym doświadczeniu, z którego jestem bardzo dumny, udało mi się poprowadzić moją byłą drużynę do zakwalifikowania się na Lana na Dreamhacku Valencia. Niestety, kiedy udało nam się zakwalifikować, Anita zaczęła nas ghostować, wyłączyła wszystkie swoje konta w social media, a także na Skype czy Discordzie. Po długiej ciszy weterze, udało nam się w końcu z nią skontaktować. I odpowiadała, że jej zdrowie mentalne nie jest na dobrym poziomie i chce rozwiązać organizację. Próbowałem ją przekonać, żeby kontynuowała nasz projekt, ponieważ mieliśmy okazję osiągnąć sukces dla jej organizacji i byliśmy w stanie zająć przynajmniej drugie miejsce, a także zgarnąć kilka punktów w circuicie i kontynuować naszą dominację na scenie tieru drugiego w Hiszpanii. Na sam koniec wyrzuciła mnie, ponieważ, jak powiedziała, moje opinie są toksyczne. I nie będę tą osobą, która powinna zarządzać organizacją albo mówić jej co ma robić. Kiedy przeprosiłem i powiedziałem jej, że to nie było moim celem, Moje wejście w jej rolę było spowodowane przez to, że zniknęła na około 30 dni i ktoś musiał poprowadzić drużynę, ponieważ zbliżał się turniej lanowy. Ciągle odpowiadała, że to nigdy nie zadziała, ponieważ nie jestem hiszpanem i po prostu nie pasuję do drużyny. Więc końcowym rezultatem było wyrzucenie mnie z organizacji i włożenie do niej Mr. Botelina zamiast mnie, który w tamtym czasie miał Platynę 3. Nie mam nic przeciwko niemu, jest w porządku facetem i zobaczył okazję, z której skorzystał. Ciągle rozmawiałem z moimi byłymi zawodnikami w tamtym czasie a oni zagrozili Anicie, że opuszczą Eus, więc nie będzie ona miała składu, z którym będzie mogła zagrać turniej lanowy. Odpowiadała im, że zna sędziów i że może dodać cały nowy roster, jeżeli ma na to ochotę. W końcu dwóch moich teammateów opuściło organizację razem ze mną, a część z nich została. Więc Anita zgarnęła kilku zawodników z pozostałych dywizji EUS, co zakończyło się natychmiastową porażką w półfinałach. Nie zagrali nawet meczu o trzecie miejsce. Najbardziej chorą rzeczą w tej sytuacji jest to, że nazwała to wielkim sukcesem. Włączyła z powrotem swoje media społecznościowe i mówiła wszystkim, jak to jej organizacja nigdy nie osiągnęła tak dużych rezultatów i że jest to historyczne zwycięstwo, nawet jeżeli jedynie dostali się na lana i jest z tego bardzo dumna. Potem Hebihime punktuje sytuację, która ma miejsce aktualnie, ale myślę, że do tego przejdziemy samodzielnie. Więc jak widzicie, Europe Savers Club już w przeszłości miało za uszami dość niepokojące zachowania. Więc teraz przejdźmy do samej postaci pani Anity, osoby, która tym wszystkim zarządza. Jak się dowiedziałem, Europe Savers Club, poza nią tak naprawdę nie ma wielu innych pracowników, szczególnie na tym szczeblu zarządzającym. Owszem, w organizacji znajdował się menadżer, mieli też zawodnicy do czynienia z trenerem, ale wszystkie decyzje zapadające na tym najwyższym szczeblu były to decyzje Anita, przynajmniej takie informacje dotarły do moich uszu. Więc wszystkie podpisywanie zawodników, formowanie składów, etc., etc., to w dużej mierze jej sprawa i jej odpowiedzialność. Przejdźmy więc do sytuacji, która miała miejsce w niedzielę. Oto oświadczenie, które opublikowało Europe Saviors Club, wraz z postem, który trochę tę sytuację rozgrzebuje. Oficjalne oświadczenie. Jeżeli chodzi o warunki kontraktu, nie można ich upubliczniać, ponieważ zarówno umowa, jak i wewnętrzne dokumenty klubu są całkowicie poufne i bez upoważnienia nie mogą zostać upublicznione ani przekazane osobom trzecim. A teraz sam statement. Po ostatnich wydarzeniach w naszej organizacji, włączając w to brak kooperacji z orgą. Brak wyników sportowych, niezgodę z organizacją i przede wszystkim fakt złamania zapisów kontraktowych, zdecydowaliśmy się na zaprzestanie współpracy z następującymi zawodnikami i członkami staffu: Kulvas, Einkarts, Ewan, Mumek. Melex i Ryksen. Oto zawodnicy, którzy zostali z organizacji zwolnieni. Mamy tam aż trzech Polaków, bo część z Was może nie śledzi Ligi Czeskiej, i nie ma w tym nic złego. Jest to oczywiście Einkarts, Jungler, Mumek, a także Melex. Ta trójka pożegnała się z organizacją razem z całą pozostałą częścią składu. Jak pisze dalej Europe Savers Club? Wiemy, że może cztery dni przed końcem sezonu nie jest to najlepsza rzecz do zrobienia, ale organizacja nie może pozwolić na to, żeby pewne limity były przekraczane. Od tego momentu nowi zawodnicy, a a także suby będą grali pod naszą organizacją. Bierzemy pełną odpowiedzialność za konsekwencje tego, co postanowiliśmy, ale nowi zawodnicy będą próbowali powalczyć o to, żeby dostać się do playoffów i mamy nadzieję, że ich wesprzecie. Przepraszamy również naszych zawodników za niepoinformowanie ich wcześniej. Decyzja została podjęta i ogłoszona jako oficjalna po zakończeniu kontraktów wczoraj. I ktoś mógłby powiedzieć, ok, normalna sprawa, zmiany się zdarzają. To oczywiście zmiany na dużą skalę, oskarżenia też są mocne. Złamanie zapisów kontraktowych to bardzo mocne oskarżenie, które może rzutować na postrzeganie zawodnika w przyszłości. Ale moją uwagę zwróciło coś innego. Bo sam post został w sposób dziwny ograniczony. Mianowicie wyłączono przy nim komentarze. Natomiast czego Europe Savers Club nie wzięło w kalkulację, to to, że platforma Twitter umożliwia ci na tak zwane Quote Retweets, czyli cytaty z tweeta. Jest tu funkcja, która pozwala ci na zatweetowanie danego posta opatrzonego swoim własnym komentarzem. I tego już Europe Savers Club nie mogło wyłączyć. I jak czytaliśmy w quote, retweets, których w tym momencie jest 97, a lajków pod samym postem 21, a ci, którzy siedzą dużo na tym, Twitterze, wiedzą, że to oznacza dużą kontrowersję i raczej niezgodę z tym oryginalnym postem, no to w tych odpowiedziach z cytatami zdarzały się nawet wpisy od członków tej drużyny, którzy pisali o tym, że to, co w tym statementcie się znajduje. To po prostu nieprawda! Więc zacząłem się zastanawiać, jak tak naprawdę wygląda ta sytuacja i jakie są jej realne kulisy. Zacznijmy jednak od początku i po raz kolejny spójrzmy na panią Anitę. Jak się dowiedziałem, jest to osoba, która mimo dość długiego stażu, jeżeli chodzi o działalność na scenie, nie do końca potrafi poruszać się po internecie. Ponieważ, jak doniosły moje źródła, jest to osoba, która niesłychanie przyjmuje się tym, co w internecie pisze się na temat jej organizacji i to nawet w nie do końca poważny sposób. Rzekomo miała denerwować się o to, że na Twitch czacie widzowie zapytują, dlaczego w meczu Europe Savers Club w duecie z Senna Nautilus Nautilus nie farmi creepów. I już takie rzeczy potrafiły ją zdenerwować. I wiecie, zrozumiałbym to, gdyby ktoś po raz pierwszy miał do czynienia z internetem. Wiadomo. Różnie ludzie reagują na to, kiedy ktoś krytycznie się o nich wypowie, ale po pięciu latach działalności, że takie rzeczy cię przejmują, jest to zastanawiające. I praktycznie każda osoba, z którą rozmawiałem, która miała przyjemność bądź nieprzyjemność pracować z Europe Savers Club, dawała mi praktycznie taki sam feedback: że ta Anita jest specyficzną osobą, że bierze dużo rzeczy do siebie, że się bardzo przejmuje, że szybko się poddaje, jak się okazuje, podobnie było w tym przypadku. Bo teraz warto spojrzeć na to, jak układała się przygoda Europe Saviors Club w Lidze Czeskiej od początku 2024 roku. Otóż roster występował w składzie Kulwas, Bali, Ewan, Mumek i Melex. Informacja rozpoczęła z dużym deficytem, ponieważ po dwóch tygodniach rozgrywkowych mieli oni zaledwie wynik 0-4, bez żadnego wygranego spotkania na samym dnie tabeli. Wraz jednak ze zmianami w składzie, zmianą dżanglera z Boliego, czyli hiszpańskiego leśnika na najpierw Izo, a później na Inkarca, formacja zaczęła powoli się odbijać. I po piątym tygodniu rozgrywkowym, przed dwoma ostatnimi tygodniami meczowymi, Europe Savers Club zajmuje piąte miejsce z wynikiem 4-6, a sytuacja playoffowa wciąż pozostaje dla nich otwarta. Choć może na papierze wydawać wam się może, że 4-6 to nie jest jakiś dobry rezultat, no to jeżeli spojrzymy sobie na kontekst całej ligi, okaże się, że to naprawdę solidny rezultat. Bo na pierwszym miejscu w lidze znajduje się aktualnie Entropic z wynikiem 9 do 1 i są oni pewnie awansu do playoffów, ale później sytuacja jest już naprawdę niejednoznaczna. Drugie miejsce zajmuje formacja Glory mająca bilans 6 zwycięstw i 4 porażki. Następnie znajdziemy Brut, OG Sigma Esport, e SUB, no i potem Europe Savers Club. Poniżej również Team Unity mające tożsamy wynik z EUS-em i Dynamo Eklot mające 3 zwycięstwa i 7 porażek. Okazuje się więc, że tak naprawdę między drugim a piątym miejscem, czy tak patrząc sobie wiecie po kolei stopniowo między szóstym miejscem a drugim, no, dzielą te drużyny zaledwie dwa zwycięstwa, czyli tak naprawdę jeden dobrze rozegrany tydzień meczowy. Więc jak widać, skoro cztery formacje z ośmiu wchodzą do play szansa na to, że znajdzie się tam EUS jest naprawdę spora, jeżeli będą w stanie dołożyć wyniki. Natomiast czy ten skład sobie poradzi, nigdy się nie dowiemy, bo ci gracze zostali po prostu wyrzuceni z dnia na dzień. Mimo tego, że ostatnie rezultaty były całkiem niezłe i mimo porażki z Brud na otwarciu Super Weeku, w następnych dniach przyszły zwycięstwa z Esubą, a także z Glory. Natomiast jak dowiedziała się moja jednoosobowa redakcja kanału Czarny Piotruś, decyzja o tym, że skład w całości pożegna się z organizacją Zapadła dużo, dużo wcześniej, a mianowicie już przed grą na bród. I choć sama pani Anita nie powiedziała o tym zawodnikom, to rozmawiała o tym czy z menadżerem, czy to z byłymi członkami organizacji i wiadomość wyciekła do graczy. Więc cały skład podchodził do Super Weeku ze świadomością, że porażka już w pierwszym meczu w tym Super Weeku eliminuje ich. Nie tylko z playoffów, bo jak widzimy, to wciąż nie jest faktem, ale po prostu powoduje ich wykopanie z drużyny. No i cóż, drużyna, spotkanie, z brud przegrała. Możecie je zobaczyć, to było naprawdę długie, męczące spotkanie. I choć EUS przegrywało praktycznie cały czas, no to nie było tak, że byli oni pozbawieni jakichkolwiek szans na zwycięstwo. Potem dołożyli oni kolejne dwa winy, a mimo to z drużyny zostali wykopani. Trochę dziwne, prawda? W końcu no, takie decyzje. Ok, mogą zapadać dość szybko i gwałtownie, ale kiedy widać gruntowną poprawę, no to czasem w sporcie i e-sporcie nagle szybko okazuje się, że dobra, może jednak wierzymy, zobaczymy co będzie, dajmy jeszcze szansę. No niestety nie w tym przypadku. A więc słuszne wydaje się być pytanie, czy to po prostu chaotyczna decyzja organizacyjna, czy może stoi za tym coś więcej. Przejdźmy teraz do ogłoszenia, które opublikowało Europe Saviors Club i przyjrzyjmy się powodom, za które zawodnicy zostali zwolnieni. Jako jeden z powodów wymieniona jest forma sportowa i szczerze mówiąc, trudno przejść nad tym do porządku dziennego w momencie, w którym organizacja no, wyraźnie się podnosi. Zalicza zwycięstwa wygrywa na drugą drużynę w lidze, ma wynik 4-6, piąte miejsce walczy o playoffy. Dodatkowo dowiedziałem się, że sama drużyna w ostatnim czasie naprawdę niewiele gier treningowych przegrywała i w ostatnim czasie jedynie jeden blok skrymów został przez nich wtopiony. Czy to prawda? Nie wiem. Takie informacje do mnie dotarły, a więc trudno powiedzieć, żeby ta forma sportowa faktycznie była słaba. Szczególnie biorąc kontekst z początku tego sezonu. W Kolejnych powodach, które wymienia Europe Savers Club jako powód przerwania kontraktów jest złamanie zapisów kontraktowych, niezgoda z organizacją i tego typu rzeczy. No to w takim razie wgryźmy się w to, czym są te złamania postanowień kontraktowych. Jak się okazuje, pani Anita była bardzo niezadowolona z faktu, że zawodnicy nie partycypują bardzo aktywnie w życiu formacji na social media. Miała ona zarzucać zawodnikom, że ci nie lajkują postów, które są publikowane przez EUS, że źle reagują po porażkach. Co to oznacza? Do końca nie wiem, ale podobno taki miał być zarzut w ich stronę. I że sami nie piszą nic na Twitterze, tym samym nie zwiększając popularności tej marki. Co więcej, Anita miała ekstrapolować brak aktywności social mediowej zawodników na to, że jest to główny powód, dla którego nie jest ona w stanie znaleźć sponsorów do organizacji. Kiedy tylko o tym usłyszałem, złapałem się za głowę. Bo świadczy to albo o złej woli i po prostu manipulacji faktami, albo o absolutnym braku znajomości realiów rynku, na którym się operuje. Powiedzmy sobie szczerze, nie znajdziesz sponsorów dlatego, że pięciu zawodników napisało coś na swoich Twitterach, gdzie polajkuje to nie wiem osiem innych osób. No nie przyniesie ci do sponsorów do organizacji szczególnie, że posty Europe Savers Club generują no prawdopodobnie w okolicach 500 czy 1000 wyświetleń. Zresztą nawet możemy to sprawdzić. Jak wyglądają te ostatnie posty? 3000, 2000, 2000, 2890, 1300. No sorry, ale z tym zasięg nie znajdziesz żadnego sponsora, więc brzmi to jak yy, szukanie pretekstu do tego, żeby zawodników zwolnić. Albo tak jak powiedziałem, sugeruje to absolutny brak wiedzy w temacie, w którym się poruszasz. W każdym razie, im dłużej słyszałem o tej sprawie, zacząłem się zastanawiać, czy to naprawdę jest tak, że Europe Saviors Club podjęło tak kuriozalną decyzję pod wpływem. Emocji, może braku wiary w projekt, czy też może faktycznie stoi za tym coś więcej. A kiedy nie wiadomo o co chodzi, to często może chodzić o pieniądze. I tę sytuację też chciałem zbadać i dowiedzieć się, jakie jest finansowanie Europe Savers Club. Skąd w ogóle pochodzą pieniądze w tej organizacji? Jak wygląda kwestia sponsoringowa, skoro wiemy, że pani Anita miała problem, żeby sponsorów pozyskać, tak jak mówiłem przed chwilą. Okazuje się, że właścicielka tej organizacji jest również właścicielką innego klubu. Nie sportowego, ale tanecznego, nocnego na majorce w Hiszpanii i podobno na finanse nie narzeka. Natomiast to jest jej wkład własny, a jeżeli chodzi o takie zewnętrzne środki, no to nie jest ich aż tak dużo. I biorąc pod uwagę kosztory z tego teamu, który swoją drogą, jak na standard ligi nieakredytowanej, wydaje się być całkiem spory, zwolnienie zawodników przed samym końcem miesiąca, bez konieczności pokrywania pensji za marzec, brzmi jak coś, co miałoby ręce i nogi. I tutaj istnieje teorie i nie chcę tutaj rzucać oskarżeń, bo, bo nie wiem na 100%, natomiast często we sporcie trzeba kalkulować finansowo. Wiemy, że nie jest to najbardziej opłacalny rynek, że nie jest to łatwy rynek. Pomyślmy sobie w taki sposób. Mamy sytuację w lidze czeskiej, z której nadal nie wiemy, ile ci w ogóle pojedzie na EMA Masters. O czym nie będę się wypadał, no bo jest to po prostu żałosne, że drużyny przystępują do ligi, w której nie wiedzą jaka tak naprawdę jest stawka. Po słabym starcie widać, że formacja okej, okay, może zrobi play-offy i może będą grali jeszcze w marcu. Ale na dobrą sprawę szanse na zdobycie mistrzostwa no nie są specjalnie duże. Co więc można zrobić w takim razie? I czy w tej sytuacji opłaca ci się w ogóle wejść do tych playoffów, czy opłaca ci się utrzymywać drużynę, której kosztory sopiewa na no, kilka tysięcy euro potencjalnie? No nie wiem, nie każdy lubi tracić kasy. A raczej powiem inaczej, praktycznie nikt kasy trwonić nie lubi. I teraz ktoś mógłby powiedzieć: Okej, okay, Peter, ale przecież wejdą kolejni zawodnicy, i oni będą mieli swoje kontrakty, więc i tak będziesz musiał zapłacić. No właśnie. Na pewno. Otóż skład, który będzie grał w Europe Savers Club nie został jeszcze oficjalnie podany. Natomiast są już dokumenty dostarczone, które poświadczają o tym, jacy zawodnicy będą tam występowali. I odezwałem się do kilku osób, które w tym składzie występować mają. I wiecie, co mi powiedzieli? Że nie mają kontraktów a jeżeli nie ma kontraktów, to mamy umowę na gębę i zobaczymy, co będzie dalej z finansowaniem. Dla mnie brzmi to jak sytuacja, w której Orga po prostu nie chce przepłacać, dociąga zawodników praktycznie do końca miesiąca i kiedy widzisz, że sytuacja jest taka, jaka jest, że szanse na playoffy są, próbuje trochę kombinować, żeby może nie wyjść na tym specjalnie na minus, potem sprzedać slota i zawinąć się ze sportu, bo o tym pani Anita miała mówić, że nie wierzy w ten projekt, że nie chce dalej inwestować, nie chce tracić pieniędzy, chce po prostu z tego rynku wyjść. I okej, okay, różne podejścia są, i rozumiem to, że organizacje muszą się zawijać. Natomiast w taki sposób, podchodząc do sprawy, powołując się na złamanie zapisów kontraktowych, które z tego co słyszałem, opierały się właśnie o to, że naciągnięto brak zaangażowania w social media pod złamanie zapisów kontraktowych, no brzmi to jak policzek wymierzony nie tylko w zawodników, ale w widzów całej ligi i każdego, kto traktował Hitpoint Masters poważnie. Powtarzam raz jeszcze, nie wiem, czy taka jest prawda. Nie wiem też, czy cała drużyna, która ma grać, będzie miała kontrakty, czy mieć ich nie będzie. Natomiast albo widać w tym jakąś szerzej zakrojoną intrygę, to może za dużo powiedziane, ale czy widać w tym jakieś drugie dno? Okej, okay, może widać. A z drugiej strony, może to po prostu idiotyczna decyzja podjęta pod wpływem impulsu i chwili. Tego nie dowiem się na 100%. W każdym razie zawodnicy zostali wyrzuceni po rozegraniu większości sezonu. Nie znajdą drużyny w najbliższym czasie. Nie będą też mieli okazji powalczyć o Ema Masters i może ta gdyby udało się dostać, powalczyć o to, żeby trochę więcej rozpoznawalności na scenie europejskiej zdobyć. A może nawet jeżeli nie chodzi o pieniądze, presti czy cokolwiek, samo doświadczenie płynące z tego, że kilka gier rozegrasz na lepsze zespoły i lepszych zawodników da Ci trochę więcej jako zawodnik. A tak gracze zostają na lodzie, kibice zostają na lodzie, ludzie, którzy śledzili tę ligę zostają na lodzie, bo, no sorry, ale to jest niepoważne, że na ostatni tydzień drużyna, która cały czas pozostaje w walce o playoffy zaserwuje skład, który za słaby jest prawdopodobnie na drugą dywizję Ultraligi. Tak jak więc widzicie, sytuacja jest dziwna. Zawodnicy pożegnani w dość enigmatycznych warunkach. Nie wiadomo o co chodzi. Tak jak powiedziałem, ja tutaj widzę dwie możliwe sytuacje, które mogły to spowodować. W jedną wierzę bardziej, w drugą wierzę mniej, no ale tutaj wnioski każdy musi wyciągnąć sam. Prawda jest taka, że trzem graczom z Polski zrobiono podgórkę, wykorzystano ich i po prostu wykopano, jednocześnie na koniec, serwując w ich stronę nie do końca prawdziwe oskarżenia o złamanie zapisów kontraktowych. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tej całej sytuacji. A ja żegnam się z wami na dzisiaj. Przypominam, lajki, suby, dzwony. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.